słuchajcie, odbiornik zagadał na Rocky 3,7 i teraz właśnie słuchamy DX-ów. Ktoś to krzyczy na DX-y. Dokładam do niego jeszcze tutaj ten częstotliwościomierz, jak widać. O, słyszycie? Czekajcie, zgaszę to. Się uda tutaj dostroić trochę. Tam mam częstotliwościomierz już podpięty. Będziemy modyfikować jeszcze to, co doszło. To będzie wszystko roz... O. Pięknie gada, słuchajcie. Ten. To będzie wszystko na live. Będziemy robić schemat. Opisywać, co zostało zmienione, bo doszło VFO, nie? Czyli oscylator na tranzystorze jednak, tak żeby nie scala, przebieg kwadratowy mi dawał, no prostokątny, a mi był potrzebny sinus i wtedy on dopiero zaczyna normalnie gadać. Fakt, że bramki logiczne zmieniają mi w przeciwfazie, zmieniają mi fazę generatora, także bardzo dobrze mogę wykorzystać dwa kanały karty dźwiękowej. Ta karta dźwiękowa w tym komputerze, który tutaj używam, to jest naprawdę sieczka, bo to jest zintegrowana, ale do testów się nadaje, no. Zintegrowana karta dźwiękowa, nie, i dlatego to tak leci, no ale leci. Tu możemy sobie, o, jak tam mamy podgląd, słuchajcie, na częstotliwość. Heterodynka fajnie stroi i sobie zmienimy teraz na 3700. Zobaczymy, może ktoś tutaj będzie gadać. Troszeczkę się odstroiłem, w sumie to nie było sensu to się odstrajać, bo karta dźwiękowa powinna to wszystko ogarnąć, nie? No ale co zrobić, jak mam kartę taką podzielną. Dobra, zróbmy sobie ten. Słuchajcie, ten oscylator ciśnie do 12 MHz w sumie na tym, no także możemy sobie, słuchajcie, sporo przejechać, nie? A resztę dostroić za pomocą komputera, nie? No muszę bandwidth zmienić, 3720, ok. Rodyna. A czy to nasz lokalny oscylator, chociaż zasilony z akumulatora, słuchajcie, i jeszcze nie dość tego przez stabilizatory, to ma takie zakłócenia, no. Tu sobie teraz kręcę. Przeszukuję pasmo. 705 powinno coś gadać. No zobaczmy, co tu odbiera. Przydałby się do tego wzmacniacz wyjściowy. A jeszcze nie ma w ogóle filtrów żadnych wyjściowych, ani nawet pułapki nie ma. Antena idzie prosto przez kondensator 150 tylko do scalaka, bezpośrednio. I tak się zastanawiam, czy tutaj właśnie filtry trzeba porobić. Jakiś może przedwzmacniacz jeszcze dojdzie. I fale krótkie, kurde, zagadały, no. O, jest tutaj coś.
Bardzo słabiutko to słyszę. Na 3705. Tak pi razy oko. To nic, no. Potrzebuję dobrej karty dźwiękowej, jednym słowem. Żeby pokryć całe pasmo, no. Dobra, nie przeciągam, nie przedłużam. Na live, prawdopodobnie jutro wieczorkiem, będziemy rozrysowywać resztę schematu i będzie w końcu publikacja sprzętu. O, zobaczcie, jak idzie. Nie wiem, ja słyszę, a tutaj specjalnie nagrywam telefonem, żeby było jeszcze tutaj jest coś. Mam to tutaj, o. Że może coś będzie słychać, nie? No i zaraz oprogramuję tutaj częstotliwościomierz. On działa, tylko że po prostu go muszę skalibrować, nie? Żeby pokazywał dobrze. O, coś tu gada. W USB. No jeszcze możemy zobaczyć HVSDR. Czy coś będzie słychać na nim? O, idzie, idzie, słuchajcie, idzie. Tylko oby się wstroić. Strasznie sieczka, no bo no, internety chodzą, wszystko chodzi, dlatego to tak, to i tak idzie, 3700, zobaczmy, trochę się przesunęłem, może tutaj będzie coś lepiej, o, weź się wstroi, co? Powiem tak, fajna sprawa, bo tak szczerze, bo fajna sprawa, no. Tylko zobaczmy. Dobra, przelecimy sobie, tam mam częstotliwość na fale krótkie, zobaczmy, jak to odbiera w AM-ie. AM-ie, tu mamy naszą heterodynę. Przełączmy się w AM i sobie na przykład na 4 coś, albo na 7, o 7300. Czekajcie, tutaj coś jest, DRM też lecą, zobaczcie, o, był przez moment, jest tu leci DRM, o, już albo wiem, co leci. SSTV na częstotliwości 4041. Dokładnie. Jakieś wojsko NATO. Albo cholera go wie, nie wiem, co to jest. Dobra. AM. Lećmy sobie AM. Ale ładnie cisną, dużo mocą. Dobra, marudzenie, zanudzanie, to się wytnie. Zobaczcie, jak to CW chodzi.
idzie, no. Tak to wyszło. Prototyp, cały odbiornik. Oscylator na tranzystorze, odwracacz fazy oscylatora, mieszacz, wzmacniacz audio, pośredniej, i trafia to na kartę dźwiękową tymi dwoma kanałami i leci do kompa. I w kompie, jak widać, całkiem stabilnie to stoi. A tu jeszcze mam na krokodylku podpięty podgląd na częstotliwość, nie? Plus minus 100 kHz. Jakby była dobra karta. No, CW leci. Wybaczcie. Ślicznie. Dobra, będzie działać, tylko to wszystko teraz jeszcze poekranować. Przede wszystkim to cewkę. Jedną cewkę, 38 zwoi musiałem nawinąć. No, to się odstroiło, jak wziąłem ręką. I to drugi. To trzeci. Tu jakiś też. Dobra. Działamy. Będzie live jutro, będziemy publikować schemat. Kończyć rysowanie. Pozdrawiam. Podoba mi się ten odbiorniczek. Nareszcie normalny SDR na krótkie fale, nie? Z wyświetlaniem częstotliwości. Oczywiście. Tu będzie częstotliwość. Słuchajcie. O, antena. Dobra. Muszę podłączyć antenę. I to by było na tyle. I zdechło. Antena się odpięła. Operacja się udała, pacjent zmarł. Godzinę później, słuchajcie, jak to pięknie gada. Troszkę musiałem poprawić oscylator, dobrać po prostu rezystor w oscylatorze, żeby, jakby to powiedzieć, no kurde, na plus 30 sygnał, żeby po prostu zrobić idealnego sinusa, nie? Bo górna półka była szersza, dolna była węższa i łamało mi sinusa w prostokąt szedł. A już teraz jest to ekstra, nie? Zobaczcie, jak to chodzi, kurde. Bez żadnych filtrów, nie? Zobaczcie. Zobaczcie.
Szczęście, że taka słaba propagacja. Upatrzyłem na tych SDR z Torunia. Też lipa. Też ciężko odebrać cokolwiek. No dobra, słuchajcie, kończymy. No jeszcze zostało dorobić filtry i będziemy schemacik publikować, słuchajcie. Już bliżej niż jest, niż dalej. Także będzie dobrze. Dobra, ostatni rzut przed włożeniem, że tak powiem, rzut oka. Przed włożeniem całego odbiornika do obudowy. A tutaj jeszcze do programowania jest przycisk, bo możemy sobie przesunięcie zaprogramować na wyświetlaczu. Trzeba jeszcze zrobić jeden otwór, tutaj będzie, bo to płytką pójdzie do dołu. Tu będzie włącznik, wyjście VFO, tutaj będzie zamontowany BNC. Wyjście, tak że będziemy mogli sobie go używać jako generatora. Z tyłu będzie wejście anteny, tu w tym miejscu. Tu jeszcze musimy dorobić cincze z lewej strony wyprowadzenia, tu kabelki już mam przylutowane. Tu będzie antena, wyjście VFO i teraz tak, tutaj wyjście na kartę dźwiękową jeszcze musimy dorobić. Zaraz to wywiercimy, wstawimy cincze. No i co? Będziemy to montować. Tak to wszystko wyszło. Odbiorniczek SDR. Tutaj mam częstotliwościomierz dopięty do bramki, do wyjścia pierwszej bramki generatora. Czyli odwrócony przebieg prostokątny, potem idzie dodatkowo, dołożyłem kondensatory, żeby wyfiltrować prostokąt na sinusa, mieszacz, wzmacniacz wyjściowy na kartę dźwiękową, opa, podwójny. No tutaj wyświetlacz niestety musiałem tak zrobić na uniwersalnej, dopasować, bo akurat fajnie, że mały, a nie dużych rozmiarów cyfry, nie? Malutki. No, ale będzie wszystko prototypowo. No i tak, słuchajcie, został wstawiony. Tu mamy wyjście sygnałowe generatora. Tu mamy wejście anteny. Wyjście na kartę dźwiękową zrobiłem przez taką przelotkę. Zasilanie plus, minus. Zostało ostatnie, że tak powiem, zakręcić dwie śrubki na wylot i jest odbiornik SDR i czekać do wieczora, nie? Pozdrawiam, to by było tyle z tego projektu. W następnym odcinku będzie coś dla gitarzystów. Będą różnego rodzaju przystawki dla amatorów mocnego, głośnego, przesterowanego brzmienia. I nie tylko. I będzie troszeczkę audio, bo powstaje. W mojej głowie już powstało nowy preamp, lampowo, że tak powiem, lampowo tranzystorowy, to nie, lampowo hybrydowy, scalakowy z opampów. Po prostu, no zobaczymy. Kolejne projekty będą się zapowiadały projektami audio. Z radiówki na razie to by było tyle. No i co? Fajnie to się stroi, słuchajcie, bo się stroi ten generator. Wiecie, te ostatnie dwie cyferki, które tutaj powinny być, bo to jest 238 kHz, a tutaj jeszcze jedno by się przydała, ale to już ogarnia karta dźwiękowa, nie? Ogólnie to ogarnia te ostatnie trzy po przecinku karta dźwiękowa. Trzy to nie, dwie, sorry, dwie po przecinku by ogarnęła, bo przecież 100 kHz.
można przystrajać do 10230. Podciągnę to do 10,7, przy okazji będzie można badać sobie pośrednie, stroić. A od ilu? A od 3480. No to dobra, to 3500 zrobimy do 10,7. Akurat idealnie. Generatorek, odbiornik. Pozdrawiam.